Zastanawiałam się, jak tę transmisję nazwać, co napisać tutaj w tytule, i przyszło do mnie, aby właśnie to był ten tytuł. Jak pomagać inteligentnie? Mam pewne przemyślenia w naszej obecnej sytuacji i powiem to również dlatego, że tak dużo jest różnych kontrowersji, tak dużo jest zamieszania, tak dużo jest też skupienia uwagi na tym, co się dzieje, i to jest dobre, oczywiście. Natomiast jest też bardzo dużo takich niepotrzebnych uwag, przemyśleń, niepotrzebnego hejtu, jakby to ująć słowa, niepotrzebnego takiego zawirusowywania nie tylko siebie, ale także innych. Ja jestem absolutnie zwolenniczką zachowania zimnej krwi. Wiem, że to się tak łatwo mówi, ale ja mocno zdaję sobie z tego sprawę, że jeśli wszyscy ulegną panice, jeśli wszyscy przestaną chodzić do swojej pracy, jeśli wszyscy przestaną wykonywać swoje obowiązki, to do czego nas to doprowadzi? I w nawiązaniu do dzisiejszej naszej też sytuacji i tytułu transmisji, jeśli wszyscy przestaną od wszystkich kupować. Ja za chwilkę się przekonacie, że mam pewne przesłanie właśnie podczas tej transmisji, i jasne, że zdaję sobie z tego sprawę, że się być może tutaj niektórym narażę, bo powiecie, w obliczu takich okoliczności ona takie bzdury tutaj może wygaduje, ale ja mocno wierzę, że w tym jest dużo, dużo głębszy sens, jeśli się nad tym zastanowimy. Jeszcze raz powtórzę, jeśli się nad tym zastanowimy. Ja rozpocznę, właściwie już rozpoczęłam, ale tak naprawdę chcę coś zrobić. I będzie to może dla niektórych kontrowersyjna rzecz, ale będzie to, uwaga, nałożenie szminki. Więc pozwólcie, że ją nałożę i powiem, dlaczego i o co mi chodzi. Dobrze, nie mam lusterka, więc zrobię to tak. Zawsze, ale to zawsze używam konturówki. Powiedzcie, czy lepiej? Od razu lepiej? Czy od razu lepiej? U mnie od razu występuje uśmiech. Dla mnie jest ona symbolem takiej większej odwagi, pewności siebie, takiego budowania siebie od środka. To jest narzędzie psychologiczne. Dla mnie to jest narzędzie psychologicznego wsparcia. I znowu wiem, że tutaj niektóre może postukają się po głowie, powiedzą, co za bzdury, ale możesz również wprowadzić sobie taki eksperyment, zobaczyć na sobie, jak to u ciebie zadziała. Ja mocno, mocno wierzę, że kobietę w szmince nic nie jest w stanie zatrzymać. Słuchajcie, dlaczego ta szminka, dlaczego ten temat i dlaczego wiem, że jest to kontrowersyjne nasze spotkanie. Słuchajcie, zdecydowałam się w miesiącu marcu przekazywać cały mój dochód ze sprzedaży szminek, konturówek, błyszczyków, ponieważ mamy marzec, jest to miesiąc kobiecości. I wiemy, że kolejny raz nie możemy się w pełni oddać tej kobiecości, no bo jasne, że okoliczności za oknem na nas wpływają i przeżywamy to. Natomiast zachęcam absolutnie, żeby właśnie zadać sobie dzisiaj pytanie, ja sobie zadałam w mojej sytuacji,
kiedy od 6 lat zajmuję się jednoczeniem kobiet, budowaniem kobiet, pomaganiem im, jak dbać o siebie, jak nabierać pewności.